26 uczniów wzięło udział w konkursie pieśni patriotycznej zorganizowanym w Przemęcie. Pieśni patriotyczne odegrały ważną rolę w pielęgnowaniu polskości podczas zaborów. To w ich rytm maszerowały oddziały powstańcze, polskie wojska. To one zagrzewały do walki. Przetrwały przez dziesięciolecia i przetrwają jeszcze dłużej, dopóki takie inicjatywy jak ta w Przemęcie będą realizowane. Występy uczniów oceniało jury w składzie Antoni Fornalski, regionalista, historyk, Jolanta Skorupińska, bibliotekarka w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie oraz Urszula Dopierała, instruktor kultury w tej samej jednostce. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na kategorie wiekowe. Wśród uczniów klas 1-3 zwyciężył Fabian Brożyński z Moch. Monika Stasik ze Starkowa zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas 4-6. Wśród najstarszych uczniów, 7- i 8-klasistów oraz 3 klasy gimnazjum, pierwsze miejsce wyśpiewała Gabriela Bernacka. Tegoroczny konkurs pieśni patriotycznej był wyjątkowy, bo zorganizowany w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.